jeden z 12, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: co chcecie mi dać, a ja wam go wydam? A oni wyznaczyli mu 30 srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby go wydać. Trudny moment dla mistrza. Wie, co pragnie uczynić Judasz. Nie przymusza go do zmiany decyzji. A ten tak jest zaślepiony, że nie słucha żadnych racji. Nie przyjmuje do wiadomości, że to wszystko jest Panu znane. Idzie zaślepiony do arcykapłanów i szuka sposobów, by upokorzyć Jezusa. Zobojętniały, totalnie zagubiony, chyba chorobliwie skoncentrowany też na sobie, także nie widzi konsekwencji swojego działania. Wiemy, że ta możliwość zdrady kryje się w każdym z nas. Każdy grzech ciężki jest jakimś powtórzeniem w nas tej smutnej historii Judasza, jednego z 12. Jezus jest nam wierny do końca. On do końca nas umiłował. Nie cofa się w tej drodze. I za to dziś, na progu wydarzeń 3 dni, wielkich dni Triduum Paschalnego, dziękujmy Panu. Pomyślmy o naszym wejściu w te wydarzenia, które jutro rozpocznie msza Wieczerzy Pańskiej. Nie odchodźmy do Jezusa, jak Judasz odszedł z Wieczernika, ale pozostajmy przy Nim wierni. Z Maryją bądźmy zapatrzeni w wielkie serce Boga, co jest z nami i daje przestrogi, byśmy się nie zagubili. W dziesiątku różańca do naszych codziennych intencji dołóżmy modlitwę o dobre przeżycie świąt Wielkiej Nocy dla wszystkich wierzących, dla całej wspólnoty Kościoła Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia. Pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.